pierwszą z prób jest zwis na drążku na ugiętych ramionach. Do przeprowadzenia próby zwisu na drążku na ugiętych ramionach potrzebujesz odpowiednio sprawdzonego drążka zawieszonego poziomo na wysokości dosiężnej, to znaczy takiej, na której dosięgasz go stojąc na podłożu. Pod drążkiem należy umieścić materac. Potrzebny jest również stoper i taboret. Przebieg próby. Uczestnik testu staje na taborecie i chwyta drążek nachwytem, palcami od góry i kciukiem do dołu, na szerokość barków. Najlepiej, jeśli w tej pozycji oczy dziecka znajdują się kilka lub kilkanaście centymetrów powyżej drążka. Uczestnik rozpoczyna zwis, uginając nogi w kolanach i podciągając się na ramionach. Broda musi znajdować się powyżej drążka. Osoba mierząca czas usuwa jak najszybciej niepotrzebny już taboret. Powinna go odstawić tak, aby nie stanowił zagrożenia dla badanego. Jeśli uczestnik testu będzie się nadmiernie kołysał, nauczyciel powinien wyhamować ten ruch poprzez przyłożenie ramienia do nóg badanego. Nie powinien przy tym chwytać za nogi. Należy pamiętać, że nie wolno dotykać drążka brodą. Uczestnicy starają się trzymać w zwisie jak najdłużej. Pomiar czasu. Pomiar czasu uruchamia się w chwili rozpoczęcia przez badanego samodzielnego zwisu. Stoper jest zatrzymywany, gdy oczy ucznia znajdują się poniżej drążka lub uczeń oprze brodę o drążek. Zapisywany jest wynik wyświetlany na ekranie stopera z dokładnością do setnych części sekundy. Próbę wykonuje się jeden raz i zapisuje zmierzony czas.